Święty Józef jako wzór chrześcijanina po soborze Watykańskim II, ksiądz doktor habilitowany Robert Skrzypczak. Urodzony w 1964 roku w Głuchołazach. Święcenia kapłańskie otrzymał w roku 1996 po ukończeniu formacji w archidiecezjalnym seminarium misyjnym Redemptoris Mater w Warszawie. Zajmuje się personalizmem włoskim wykłada teologię dogmatyczną na papieskim wydziale teologicznym i w seminarium duchownym w Warszawie. A przede wszystkim jest to człowiek medialny, który jest obecny w mediach bardzo często. Więc jak jest w telewizji, to pomyślałem, powinien też coś powiedzieć o świętym Józefie. Serdecznie zapraszam proszę o wygłoszenie swojego referatu. Dziękuję serdecznie za tą prezentację bardzo medialną. <laughs> Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie na to, do udziału w Eucharystii u świętego Józefa i także do udziału w tym sympozjum. Zaproponowałem taką króciutką, małą próbę odczytania nie samego Świętego Józefa w świetle czegokolwiek, tylko. Naszej sytuacji dzisiejszej i tego, co to znaczy być posoborowym chrześcijaninem, albo na czym polega poszukiwanie dzisiaj modelu posoborowego katolika w świetle figury, postaci biblijnej świętego Józefa. Ten, ten temat zaproponowałem przede wszystkim z tego względu, że Parę miesięcy temu, dokładnie sześć miesięcy temu, jutro będzie kolejna miesięcznica, obchodziliśmy pół wieku, 50 lat od zakończenia Soboru Watkańskiego II, największego wydarzenia, które przeżyło chrześcijaństwo zachodnie w XX wieku i wydarzenia, które przez jego uczestników choćby takich jak biskup, potem arcybiskup Karł Wojtyła, nazywa, był nazywany, było nazywane Seminarium Ducha Świętego. Uczestnicy tego wydarzenia, soboru, które zgromadziło w przeciągu trzech lat ponad trzech tysięcy uczestników, pasterzy Kościoła rzymskokatolickiego całego świata, i także obserwatorów innych kościołów, relatorów, ekspertów, jest pewne, było odczytywane jako pewien język, pewna mowa Boga do Kościoła dzisiejszego i jako język, język Boga potrzebuje pewnego klucza, pewnego można było powiedzieć dzisiejszym językiem passwordu, żeby móc dotrzeć, dostać się do środka. Co Bóg chce mówić do Kościoła, jakiego chce Kościoła, jakiego chce dzisiaj modelu wiary który zasiał w sercach poprzez intuicję także ojców soborowych i ma do przekazania dzisiaj nam. Dlatego też, myśląc o przesłaniu soborowym, sięgnąłem również, wróciłem do encykliki papieża Jana Pawła II, tej właśnie o świętym Józefie, reentoris custos, napisany w 1989 roku. To jest szczególny moment pontyfikatu papieża Jana Pawła II, Dlatego, że Jan Paweł II jako aktywny uczestnik soborowy, wystarczy tylko powiedzieć, że ze wszystkich polskich biskupów, poza, poza innymi ośmioma hierarchami Kościoła katolickiego w Polsce, biskupowi, potem arcybiskupowi Wojtyle, był dany przywilej uczestniczenia we wszystkich sesjach soborowych. Okazało się to opatrznościowe. Bowiem Karol Wojtyła i potem, kiedy został wybrany na stolicę Piotrową i zostało mu powierzone przez opatrzność prawie 27 lat, niezwykła okazja do tego, żeby z pozycji następcy świętego Piotra móc wprowadzić w życie, zaproponować pewien, pewną formę jego osobistą rozumienia Soboru, nieustannie Jan Paweł II był wewnętrznie w dialogu z duchem świętym, jeśli chodzi właśnie o tamto seminarium, nieustannie pytał siebie i także zwracał się do opinii kościoła z pytaniem, jakimi drogami kościół ma podążać, jakiego chrześcijanina zaproponował, jaki model chrześcijania we współczesnym świecie zaproponował duch święty na soborze. I dokument o świętym Józefie, sięgnięcie po świętego Józefa, jest też charakterystyczny, bo. Jan Paweł II poświęcił encyklikę świętemu Józefowi w 1989 roku. To było zaraz po zwołaniu przez papieża w 1985 roku szczególnego, nadzwyczajnego synodu biskupów. Jan Paweł II zdał sobie sprawę, że jest coraz mniej już żywych świadków tamtego wydarzenia. I wiedział, że Sobór Watkański II nie może być ograniczony tylko i wyłącznie do dokumentów, bo Sobór to było doświadczenie, to było wydarzenie Ducha Świętego w Kościele. I dlatego chciał, żeby biskupi w 20 lat po zakończeniu Soboru przeżyli jakby replikę, przeniesienie tamtego wydarzenia, więc wszystko zostało skopiowane od początku do końca. Poprzez powołanie do istnienia komisji, rozpisanie ankiety, także uroczystą inaugurację synodu i intronizację Pisma Świętego, odnoszenie się nieustanne do Ducha Świętego. Podobny przebieg jak, jak na Soborze miał właśnie tamten synod. Tamten synod miał, postawił sobie właśnie pytanie, jakie jest przesłanie Boga do kościoła dzisiaj. Poprzez sobór. I dlatego potem też bardzo ciekawe jest, że Jan Paweł II, jakby idąc za tą ciekawością w sobie, zadaje pytanie po, po, po kolei. Najpierw jeśli chodzi o przesłanie soborowe w odniesieniu do Maryi Dziewicy, szukając tego modelu chrześcijanina posoborowego. 86 rok to jest encyklika Redemptoris Redemptor Mater. 86 rok także to jest. Przepraszam, 88 rok to jest potem słynny list do kobiet. Kim jest kobieta? Kim jest w świetle Jezusa Chrystusa? Co to znaczy być chrześcijanką? W tym samym roku także powstaje adhortacja Christi z Laici, czyli o świeckim chrześcijaninie w świetle rozumienia Soboru Watkańskiego II i rok później Józef. I Jan Paweł II sobie postawił w tym dokumencie pytanie, jaki jest moment centralny prawdy o świętym Józefie? Postać Józefa z Nazaretu nabiera dla Kościoła naszych czasów szczególnej aktualności w związku z nowym tysiącleciem chrześcijaństwa. Dla Jana Pawła II recepcja Soboru oznaczała poszukiwanie dróg wprowadzania Kościoła w nowe tysiąclecie. My teraz znajdujemy się w tym nowym tysiącleciu. Jakie to ma być tysiąclecie? Nigdy nie zapomnę spotkania z Janem Pawłem II w Starym Sączu w 1999 roku, chyba. Kiedy Jan Paweł II, nawiązując do trzeciego tysiąclecia, pytając, jakie to będzie, to trzecie tysiąclecie, powiedział: Trzecie tysiąclecie ma być epoką ludzi świętych. I to jest jakby klucz do czytania soboru. Zwłaszcza, że Jan Paweł II potraktował Watykanu II jako busolę dla kościoła na nowe tysiąclecie. Co to znaczy? To szukanie modelu posoborowego chrześcijanina związane jest z głębokim życzeniem Karola Wojtyły, aby nadać soborowemu katolicyzmowi osobowość, jak sam mówił, albo też yy, wiązało się to z koniecznością personalizacji nauczania soborowego w kontekście własnego życia oraz posługi. Pierwsza rzecz to jest pytanie, jeśli chodzi, takie trzy pytania, krótkie, chciałem sobie postawić. Pierwsza rzecz to jest, czy istnieje jakiś środek zaradczy na wygaszanie nadziei dzisiejszej. Jesteśmy w takiej epoce, kiedy ludzie tracą jakby zainteresowanie przyszłością. Przywykliśmy też do takiego ogólnie rozumowania z przedrostkiem "post". Takie rozumowanie na poziomie socjologii czy filozofii społecznej zaproponował kilka dekad temu kanadyjski filozof Lyotard, kiedy wprowadził pojęcie postmodernizmu, i ono się bardzo przyjęło. I od tego momentu zwykło się bardzo często interpretować czy oceniać wydarzenia, fakty, zjawiska dotyczące się właśnie z tym przedroskiem post, czyli po coś, co mamy za plecami, czyli żyjemy w epoce postkomunistycznej, postindustrialnej, postdemokratycznej, postmetafizycznej i wreszcie także postchrześcijańskiej. I to tak jakby świat uznał, że chrześcijaństwo jest już epizodem, który pozostawić potrzeba za plecami. Dzisiaj chrześcijanin jest wezwany do zajęcia pewnego stanowiska, do złożenia światu pewnej propozycji. Do zaproponowania pewnego przesłania, ale wszystko zależy od sposobu odczytywania faktów, wydarzeń. Bo od tego, jak odczytujemy rzeczywistość, zależy także sposób odczytywania samego siebie. Jeśli lektura świata jest przejawem lektury samego siebie, jeśli patrzymy na świat i widzimy, że świat odchodzi od wiary, od kościoła, od dekalogu, od nauczania kościelnego, Staje się światem postchrześcijańskim. Czy to znaczy, że my też mamy się uznać już za pokolenie postchrześcijańskie, postchrześcijan? Y, y, religia, jak wszelkie inicjatywy, jest y, ogromnym bogactwem doświadczeń, ale grozi jej y, bycie wziętym w nawias. Może być potraktowana jako coś, co zaczyna się i kończy. Jako pewien pożywny pokarm, na który już nie mają ochoty ludzie, dlatego że cierpią na niestrawność. Przejedli się. To jest też ciekawe spostrzeżenie, które zostawił nam papież Jan Paweł II w jednym z ostatnich swoich dokumentów z 2003 roku, Eklezja in Europa, analiza stanu wiary w Europie. Tam Jan Paweł II w tej adhortacji powiedział. Że jesteśmy wystawieni na pokusę wygaszania nadziei. Teraz krótki cytat. Tylu ludzi sprawia wrażenie, pisze Jan Paweł II, że są zdezorientowani, niepewni, pozbawieni nadziei. Stan ducha wielu chrześcijan jest podobny. Żyjemy w atmosferze, która wywołuje u wielu u Europejczyków wrażenie, że żyją bez duchowego zaplecza, niczym spadkobiercy, którzy roztrwonili dziedzictwo pozostawione im przez historię. Jedną z przyczyn gaśnięcia nadziei jest dążenie do narzucenia antropologii, czyli wizji człowieka, bez Boga i bez Chrystusa. Europejska kultura sprawia wrażenie milczącej apostazji człowieka sytego, który żyje tak, jakby Bóg nie istniał. Ewidentnie Ojciec Święty nawiązał do tego, co mówił przed w połowie XX wieku, alarmując dusz pasterzy i także teologów święty Ojciec pijo najbardziej słynny spowiednik XX wieku. On korzystając z, z, z zasobów, powiedzmy materiałów pochodzących z wnętrza człowieka, z forum internu, zwracał uwagę i alarmował, mówiąc, że uwaga, bo mamy do czynienia dzisiaj z nową cichą apostazją, Przypomnę, apostazja to był jeden z najbardziej dramatycznych grzechów przeżywanych boleśnie w Kościele Pierwotnym, który mógł się przydarzyć Chrześcijaninowi. Po wielu latach przygotowania, wprowadzenia w chrzest, kolejnych etapów nawrócenia, ktoś, najczęściej to się dokonywało pod wpływem bojaźni, zastraszenia, szykan, prześladowań. Decydował się na zerwanie swoich więzi z Chrystusem, z Martwych Stałym Jego Kościołem. To, co w tamtych czasach było przeżywane jako coś bardzo bolesnego, co wywoływało łzy we wspólnotach chrześcijańskich, dzisiaj dokonuje się w życiu wielu ludzi tylko z pewną różnicą. Tak jakby się już nic nie zdarzyło, jakby ludzie, którzy się tego dopuszczają, nie, nie przypisywali do tego żadnego znaczenia podczas gdy to ma swoje konsekwencje. Europa dzisiaj cierpi na y, apost ukrytą apostazję człowieka sytego. Y, to ma swoje kolejne y, konsekwencje. Tak jak Lotard mówi o epoce postchrześcijańskiej, tak też jedna socjolog, Claude Lafontaine, też kanadyjka, zaczyna coraz częściej mówić o tym, że żyjemy w epoce postmortalnej, to znaczy, gdzie śmierć staje się obsesją. Gdzie człowiek nie znajduje żadnego sposobu poradzenia sobie ze śmiercią, dlatego szuka różnych metod, żeby ją wyeliminować. Mamy do czynienia dzisiaj z różnymi sposobami wyeliminowania skutków śmierci. Szpitale poza, poza miasto, cmentarze poza miasto. Ludzie protestują, jeśli mają kupić mieszkanie z widokiem na cmentarz. Ludzie w szpitalach umierają. Za parana, parawanami, tak jakby śmierć miała być tylko procesem fizjologicznym, który nie ma żadnego humanistycznego, antropologicznego znaczenia. Z drugiej strony, próbuje się także roztoczyć ludzką kontrolę nad śmiercią. Człowiek, w oparciu o technologię, próbuje postawić się w sytuacji kogoś, kto decyduje o tym, kiedy człowiek ma umrzeć, a kiedy jeszcze żyć. Mamy do czynienia dzisiaj też z taką całkowitą desymbolizacją śmierci. W wielu krajach zostaje wprowadzona eutanazja i do eutanazji ucho ludzkie zaczyna się już przyzwyczajać. Eutanazja oznacza słodką śmierć, która jest powodowana farmakologicznie na życzenie człowieka albo na decyzję ludzką jako pewien rodzaj słodkiej czytaj ludzkiej. Śmierci, ale to jest śmierć, w której człowiek tak jakby już nie szedł w żadną stronę. Jakby już nie podążał donikąd. To powoduje, że ta sytuacja takiej właśnie obsesji śmierci, ona jest wszędzie, w kulturze. W środka masowego przekazu. Dzisiaj śmierć jest problemem numer jeden w poezji, w piosenkach, w dramaturgii, w popkulturze. Nie ma filmów, w których trup nie ścieliłby się yy, gęsto. Ja już mam strach oglądać kolejne odcinki Ojca Mateusza, bo, a już do, do Sandomierza nie pojadę. Y, m, także y, y, rozrywka, także y, y, gry komputerowe, którymi się zajmują młodzi ludzie, polegają na uśmiercaniu. Tak jakby próbowano y, y, oswoić, zadomowić się ze śmiercią, odebrać jej jakiekolwiek znaczenie. Ludzie są dzisiaj dotknięci śmiercią. Y, ludzkie idee y, sięgają dna, ludzka nadzieja sięga rozpaczy. To jest z jednej strony coś takiego, co miałoby zakwestionować jakiekolwiek wartości religijne. Ale jeśli z jednej strony patrzymy na, odczytujemy znaki, to co się dzieje dzisiaj, jakby na poziomie ludzkiej twórczości, ludzkiej duchowości, ta wszechogarniająca śmierć, z drugiej strony, możemy jako chrześcijanie odkryć też coś zupełnie odwrotnego: że w obliczu tej narastającej katastrofy, świadomości, samoświadomości śmierci i szukania wszelkich sposobów, żeby w jakiś możliwie banalny sposób obejść ten problem, pozbyć się go, my jako chrześcijanie potrzebujemy uświadomić sobie jedną rzecz, że my mamy na tę sytuację odpowiedź. Bo my jesteśmy kimś, komu została podarowana, podarowane antidotum na śmierć. My znamy kogoś, kto zwyciężył śmierć, kto wrócił z cmentarza. Kto żyje, kto jest martwych stały. Dzisiaj ludzki duch znalazł się w takim momencie, gdzie czeka na dobrą nowinę. I chrześcijanie mają tę dobrą nowinę. I to jest jakby taki moment, który, w którym tam gdzie nadzieja miała przepraszam, rozpacz miała pożreć wszystko. Tam pojawia się szansa na nową nadzieję. Mówił o tym też papież Jan Paweł II w encyklice Redemptoris Missio, 1990 rok. Rozpo w tej, na koniec tej encykliki rzucił pewną, pewną myśl, pewną wizję. I ta wizja została sformowana w następujący sposób. Gdy patrzymy na dzisiejszy świat powierzchownie, uderzają nas liczne fakty negatywne. I możemy popaść w pokusę pesymizmu. Jest to jednak wrażenie nieuzasadnione. Wierzymy przecież w Boga, Ojca i Pana, w Jego dobroć i miłosierdzie. Na progu trzeciego tysiąclecia odkupienia Bóg przygotowuje wielką wiosnę chrześcijaństwa, której początek można już dostrzec. Wielka wiosna chrześcijaństwa. Wielokrotnie, kiedy, kiedy do tego tekstu wracałem i o nim mówiłem, to ciągle i za każdym razem się zastanawiam. Czy to wygłosił yy, wariat, czy to wygłosił prorok? Ja osobiście skłaniam się ku temu drugiemu. Yy, co to oznacza? To oznacza, że dzisiaj znajdujemy się jakby wobec dwóch sposobów odczytywania rzeczywistości. Znaków czasu. Albo jesteśmy w epoce postchrześcijańskiej, albo jesteśmy w epoce, gdzie chrześcijaństwo dopiero yy, znajduje się na przednówku. Czekamy na nową wiosnę chrześcijaństwa, a więc epoka post- albo pre Od tego zależy także model chrześcijanina. Czy będziemy chrześcijaninem, człowiekiem Kościoła, który stale się użala i powraca do przeszłości, kiedyś było lepiej? Żywiącego klerykalne depresje i frustracje? Przekonanego, że od tego świata dzisiejszego, od tej rzeczywistości zewnętrznej, która się dzieje, nie ma nic do nauczenia się. Zasklepiony w postawie kogoś dotkniętego smutkiem, ale także pewną formą wyniosłości, nie ma niczego do nauczenia się od tego świata? Może co najwyżej go pouczać z góry? Albo znajdziemy inny model chrześcijanina, model proroka, który głosi odkupienie tu i teraz. Mający umiejętność dostrzegania w faktach znaki oraz zalążki pojawiającego się na nowo i działającego Boga zalążki paschy, czyli przechodzenia Boga ze śmierci do życia. Uczy się odczytywać Boga z historii, faktów, ale także z głębokiej prawdy, która jest wpisana w ludzkie pragnienia. I w związku z tym szuka także nowych dróg w duszpasterstwie. Jest to, jak mówił kardynał Baniasko, człowiek zdobyty przez Boga, który szuka, wręcz tropi ślady Boga w życiu innych ludzi. I teraz pytanie o tożsamość chrześcijanina. Kim ma być chrześcijanin dzisiaj, Posobrowy katolik? Jan Paweł II, pisząc encyklikę o Maryi, Redemptor, Redemptoris Mater w 1986 roku, a potem adhortację o świętym Józefie, Redemptoris Custos, jak sam przyznaje, chciał pogłębić nauczanie Soboru Watkańskiego II. Wiara Maryi spotyka się z miarą Józefa. Papież powołał się na te dwa teksty, żeby wrócić do Soboru. I w tych dwóch tekstach wybijają się szczególnie cytaty, z, z ojca, sięgnia, po które Ojciec Święty sięgnął do Soboru, zwłaszcza do konstytucji, która się wydaje najbardziej dogmatyczna z całego Soboru, konstytucja o Bożym objawieniu. I zwłaszcza takie dwa fragmenty, dwa cytaty są żywe i obecne w odczytywaniu wiary Maryi i wiary Świętego Józefa. Pierwszy to jest taki: spodobało się Bogu w swojej dobroci i mądrości objawić siebie samego i ujawnić nam tajemnicę woli swojej. Dzięki której przez Chrystusa słowo wcielone ludzie mają dostęp do Ojca w Duchu Świętym i stają się uczestnikami Bożej natury. Bo kiedy się objawia, to nie tylko dyktuje o sobie wiadomość, ale dokonuje autoprezentacji, wchodząc na arenę ludzkich dziejów, ludzkich wydarzeń. I drugi cytat z tego samego dokumentu, Bogu objawiającemu należy okazywać posłuszeństwo wiary. I papież dodaje w, słynnej, w słynnym dokumencie o Świętym Józefie. Powyższe słowa, które mówią o najgłębszej istocie wiary, odnoszą się w całej pełni do Józefa z Nazaretu. Co to oznacza? oznacza co to oznacza, że święty Józef jest dzisiaj modelem kogoś, kto stał się powiernikiem tajemnicy Boga. Co oznacza dzisiaj, że Józef może być potraktowany jako model posoborowego katolika. Teraz być może bardziej rozumie, dlaczego święty Jan XXIII życzył sobie, żeby do mszału wprowadzić na nowo świętego Józefa do kanonu rzymskiego. Teraz to zostało w nowej wersji mszału przywrócone przez papieża Benedykta XVI. Dziś wielu ludzi cierpi z powodu niejasnej wręcz zagubionej tożsamości. Dzisiaj staje się coraz mniej oczywiste Odpo oczywista odpowiedź na pytania kim ja jestem? Co to znaczy być człowiekiem? Co to znaczy być mężczyzną? Co to znaczy być kobietą? Co to znaczy być matką? Co to znaczy być ojcem? Co to znaczy być księdzem? Co to znaczy być chrześcijaninem? Co to znaczy być Polakiem? Co to znaczy być Europejczykiem? I coraz więcej cierpień dotyczy właśnie tego, tej neurotycznej aberracji, tego rozmycia się, poczucia świadomości pewności tego, kim ja jestem. Dlatego też Jan Paweł II mówił, że zwracał się wielokrotnie do tego, żebyśmy nie utracili duchowości. Bo duchowość jest sposobem na odkrycie czy przywrócenie sobie prawdziwej, autentycznej tożsamości. Natomiast duchowość ma związek z Duchem Świętym, a Duch Święty jest relacją osobową. A więc chrześcijanin odczytuje swoją tożsamość w oparciu o głęboką relację z Bogiem. Ta relacja jest mu przez Boga podarowana. Podczas gdy niektórzy całe życie zmarnują na ustalanie definicji siebie samego, chrześcijanin cieszy się pewnym transcendentnym ukierunkowaniem życia. Szuka własnej tożsamości w relacji z Bogiem. Jego bez, bezinteresowna miłość Boga afirmuje moje własne ja. To jest zgodnie ze spostrzeżeniem Tomasa Mertona, że samych siebie nie możemy znaleźć w nas samych ale jedynie w drugich. Prawdziwe, autentyczne poczucie tożsamości wymaga pewnej relacji z drugim. Ten drugi mnie nie tylko afirmuje, potwierdza, nie tylko pomaga mi siebie samego ak zaakceptować, ale także zrozumieć. Droga wiary staje się stopniowym objawieniem mojej własnej tożsamości, ukrytej wraz z Chrystusem w Bogu. I dostajemy obietnicę, że kiedyś, kiedy Chrystus się objawi, to także ujawni się nasza pełna tożsamość. I zobaczcie, to jest bardzo ważne, dlatego że podczas gdy wielu ludzi traci wiele energii życiowych i także pieniędzy na nieustanne ustalanie siebie samych, na dawanie sobie znaczeń i definicji, próbują, koncentrują się na ustaleniu, na odpowiedzi na pytanie, kim ja jestem. Dla chrześcijanina. Zasadnicze i ważne staje się inne pytanie, nie tyle, kim ja jestem, ale czyj ja jestem, do kogo należę, kto mi nadaje wartość, kto mnie definiuje. To jest tożsamość podarowana, która pozwala potem zobaczyć swoje własne życie jako pewne misterium, przed którym człowiek może tylko uklęknąć, bojąc się, żeby czegokolwiek nie zepsuć i nie zatuszować. Kimkolwiek bym nie był, Ty Boże znasz mnie, jestem Twój. Zostawił taką notatkę w obozie koncentracyjnym Dietrich Bonhefer. Jeszcze jedna e, ostatnia rzecz, którą powiem. To jest: e, Co to znaczy, że Józef, tak by napisał Jan Paweł II, obcował na co dzień z tajemnicą? Bardzo mnie to zaintrygowało, kiedy czytałem, wróciłem do dokumentu Jana Pawła II. Co to znaczy? Jakiego doświadczenia, jaki rodzaj doświadczenia Boga ma święty, miał święty Józef? Trzeba powiedzieć, że w ogóle pojęcie doświadczenia Boga robi dzisiaj wielką karierę w kościele. Bardzo często się o tym mówi: jakie jest księdza doświadczenie Boga, jakie jest pani doświadczenie Boga? Prosi, proszeni jesteśmy, żeby opowiedzieć nasze doświadczenie Boga. Tak jakby sama teologia nie wystarczyła, bo teologia musi przejść w Teofanie, czyli, czyli właśnie w sposób doświadczania. Doświadczenie jest kategorią nowoczesną, ale niestety jest to kategoria wymyślona przez człowieka. W całym Piśmie Świętym możemy od samego początku do końca i od końca do początku przekartkować wszystkie strony i wszystkie wydarzenia spisane w, w Biblii. Nie znajdziemy nic takiego jak, jak, jak doświadczenie Boga przez człowieka. Biblia pokazuje nam zupełnie coś innego. To Bóg doświadcza człowieka. To Bóg wystawia człowieka na doświadczenie. Posługując się nie jakimiś uprzywilejowanymi, świątecznymi momentami, ale wchodząc, posługując się jako językiem, każdą okolicznością, każdym doświadczeniem człowieka, każdym wydarzeniem, w każdym wieku możliwym i w, każdym, w każdej sytuacji. I Bóg objawia się człowiekowi właśnie w ten sposób. Nie bój się przyjąć twojej małżonki. Nie bój się zaakceptować tego, co Ci proponuję. To jest doświadczenie, przed którym zostaje postawiony także Józef. W mo, w mom, zaraz po pozwiastowaniu anielskim Maryi. Na czym polega ten rodzaj doświadczenia? Że to Bóg jakby idzie za nami, tropi nas, żeby w pewnym momencie, przepraszam za kolokwializm, dopaść nas, żeby się nam objawić. To Bóg dyktuje warunki. Wejścia z nami w kontakt. Objawienia się tak, jak chcę, bardzo często posługując się, wystawiając człowieka na próbę. To znaczy, stawiałem człowieka w, w sytuacjach po ludzku niemożliwych do przejścia, po ludzku kłopotliwych, w takich okolicznościach, których byśmy sami sobie nie życzyli. Dlaczego? Żeby móc objawić jako ktoś, kto rozrywa horyzont naszych możliwości. Kto objawia się jako pan rzeczy niemożliwych. To poprzez te niemożliwe do zrealizowania projekty. Jak jest tego efekt? Tak zwany efekt oczyszczonych oczu. Otwierają się oczy, że chrześcijanin po takim doświadczeniu Boga zaczyna dostrzegać coś głębiej i więcej niż banał, pozór bądź oczywistość. To się nazywa inteligencja wiary, zmysły oczyszczone i wyostrzone, bardzo często oczyszczone poprzez łzy. Zawsze robi na mnie ogromne wrażenie na wschodnich ikonach, pokazywany moment Józefa, który znajduje się, siedzi płaczący, i obok niego pojawia się demon, który próbuje mu zreinterpretować całą historię, pokazując same negatywy. Józef jest gotowy oddalić Maryję, zniszczyć wszystko, zanurzyć się w męską depresję. To, co Józefa ratuje, to jest Bóg, który objawia się w nim i zaczyna do niego mówić, dając mu nowe spojrzenie, możliwość oglądania takiego wydarzeń, w których można dostrzegać zalążki działającego Boga, pojawiającej się paschy. To jest to odkrycie prymatu Boga, czyli dawania Bogu pierwszeństwa we wszystkim, co się dzieje. Jest jednym z założeń przeżywania życia w epoce prechrześcijańskiej, czyli tej nowej wiośnie Kościoła. Chodzi o pewną wewnętrzną wrażliwość, którą pierwsi nauczyciele życia chrześcijańskiego nazywali ab audience. Bardzo mi się podoba to porównanie, dlatego że stąd bierze się obediencja, czyli posłuszeństwo. Józef kierował się posłuszeństwem wiary. Ab audience to jest pewien rodzaj odruchu który człowiek stosuje w tym momencie, kiedy chce wyłowić z szumu ważny dla niego sygnał, i wtedy przykładamy ręce do ucha, żeby lepiej wyłowić. To, co jest ważne, istotne, to jest pewne natę wytężenie zmysłu, pewna wewnętrzna wrażliwość. Z tym idzie w parze także coś, co należy do tej inteligencji wiary wewnętrzna ciekawość. W momencie, kiedy straciliśmy wewnętrzną ciekawość Boga w naszym życiu czy w życiu innych ludzi, to jakby to powiedzieć, bardzo mi przykro. Nawet jeśli Państwo macie bardzo dobre ciśnienie i brak problemów z cholesterolem, przykro mi powiedzieć, umarliście. Bo symptomem życia jest wewnętrzna ciekawość zaintrygowanie to nieustanne pragnienie, żeby zobaczyć, doświadczyć wejść w coś głębiej i lepiej. I ta wewnętrzna ciekawość, to właśnie na co dzień obcowanie z tajemnicą, jest także nazywane takim innym określeniem docibilitas. Docibilitas oznacza taką pewną właściwość, którą człowiek w sobie ma bądź jej nie ma. Pole można byłoby ją nazwać w ten sposób. Uczyć się przez całe życie od życia, na czym polega życie. To jest pewna umiejętność, ciekawość. Wpatrywania się, badania, skrótowania faktów, wydarzeń, osób, okoliczności, czasami także y, tych osób, które wydają się słabe, okoliczności, które wydają się niewygodne, niekorzystne, cierpienie także, żeby móc odkryć język, którym posługuje się Bóg, żeby do mnie mówić i wejść z Nim w dialog. I wtedy odzyskujemy tę zdolność podążania za tajemnicą, to znaczy wiary, która staje się relacją, którą miał sobie Duch święty, święty Józef. Ostatnia myśl. Jan Paweł II napisał w wersecie 24 encykliki: Święty Józef jest wzorem dla pokornych. Co to znaczy? Święta Teresa mówiła: Pokora znaczy prawda. I nie można głosić innym wiary i zwycięstwa Chrystusa, jeśli samemu się wcześniej nie doświadczyło swojego własnego ubóstwa i swojej własnej śmierci. Śmie powiedzieć na koniec coś takiego, że żeby na nowo każdego dnia w sobie przeżywać misterium paschalne, czyli fakt, że Bóg na nowo każdego dnia mnie budzi, wskrzesza do życia i pozwala mi to, to życie. Oczukiwać, odnajdywać także w biografii innych ludzi, łączy się z koniecznością nawiązania kontaktu, relacji z niewierzącym bądź ateistą w sobie. Niektórzy święci mówili, że codziennie rano budzę się jako niewierzący, budzę się jako ateista, żeby na nowo doświadczyć tego, że Bóg budzi mnie do życia, budzi mnie do wiary. Bierze mnie za rękę i zaprasza, zaprasza do tego, żeby przeżywać dzień razem z nim. Bez takiego doświadczenia nieustannego bycia budzonym, nieustannego bycia wskrzeszanym przez Boga, bez tego doświadczenia swojej własnej kruchości i nędzy, nie będziemy mieli żadnej mocy w sobie, żeby innym głosić działającego Boga i zmartwychwstanie Chrystusa. Będziemy co najwyżej cymbałem brzmiącym albo. Za którzy głoszą innym to, na czym się sami nie znają. Święty Józefie, pomagaj nam na drogach wiary. Dziękuję serdecznie.